Plac budowy nowej siedziby szkoły podstawowej nr 4 w Zaborowie przekazano 25 stycznia 2017 roku. Dziś harmonogram budowy wyprzedza zakładany termin zakończenia prac. Na chwilę obecną wyprzedzamy harmonogram robót gdzieś o około 1,5 do 2 miesięcy. Także planowany termin oddania był na koniec lipca tego roku, natomiast myślimy, że może dziś na koniec maja, połowę czerwca uda się oddać obiekt. Wykonawcą jest firma PB Kontrakt z Wilkowic. Wartość inwestycji wynosi 8 200 000 zł. Projekt szkoły przewiduje m.in. 16 sal lekcyjnych, salę komputerową, stołówkę, bibliotekę i świetlicę. Wszystkie wejścia do szkoły dostosowane są do użytku przez osoby niepełnosprawne. Zainstalowana zostanie również winda. Przy wejściu do szkoły znajdzie się stołówka z zapleczem kuchennym. Blisko wejścia znalazła się też świetlica, obok powstaje pokój nauczycielski. Część dydaktyczną na parterze przeznaczono dla klas 1-4. Znajduje się tam 8 sal lekcyjnych, z których 7 ma ponad 70 m kwadratowych powierzchni. Dla porównania największa sala lekcyjna w obecnej siedzibie na rynku Zaborowskim ma 55 m kwadratowych. W przyszłości do każdej z sal dydaktycznych trafi interaktywna tablica bądź telewizor. Na piętrze znajdą się pomieszczenia dla administracji szkoły oraz gabinety pedagoga, logopedy i psychologa. W pomieszczeniu przeznaczonym pod bibliotekę stanie dodatkowo 8 stanowisk komputerowych. Powstaje także duża sala informatyczna. Wzorem parteru część piętra przeznaczona jest pod sale lekcyjne dla uczniów klas 5-8. Dodatkowo korytarze rozjaśnią świetliki wpuszczające do budynku naturalne światło słoneczne. Wszystkie pomieszczenia są stopniowo wykańczane. Obecnie trwają roboty wykończeniowe, trwają roboty szpachlarskie, malarskie. Są układane płytki ceramiczne. Na korytarzach zaplecze sanitarne i kuchenne już jest praktycznie całe zakończone w płytkach ceramicznych. Układamy płytki klinkierowe na korytarzach. No i generalnie w okresie najbliższego tygodnia będą wykonane wylewki samopoziomujące pod wykładzinę w salach lekcyjnych. Ponieważ projekt szkoły powstał przed reformą edukacji, wymagane były pewne modyfikacje. W momencie, kiedy powstała pierwsza koncepcja budowy szkoły. Szkoły były 12-oddziałowe, w związku z tym planowaliśmy budowę takiej szkoły. Musieliśmy na etapie projektowania odrobinę zmienić sam projekt i całą koncepcję. W tej chwili jesteśmy przygotowani na przyjęcie dzieci w 16 oddziałach i przez najbliższe, 20 lat nie będzie żadnego problemu z miejscem dla dzieci z Zaborowa i okolic w szkole. Na budynku częściowo ukończona jest elewacja, z frontu szkoły wykonano i zabezpieczono ocieplenie. Przed szkołą przygotowano duży parking dla samochodów kadry nauczycielskiej i rodziców. Z tyłu obok istniejącego już boiska i bieżni lekkoatletycznej powstają tereny zielone i plac zabaw. Cały teren szkoły jest ogrodzony. Ponad 1 000 000 zł potrzebne jest na doposażenie szkoły. Każdy sprzęt w dobrym stanie, w tym cała pracownia komputerowa, zostaną przeniesione ze starej siedziby. Na resztę wyposażenia szkoła otwiera przetargi. Obecnie zajęcia lekcyjne w Zaborowie prowadzone są w 4 różnych budynkach. Od 1 września już w jednym, właśnie wtedy dzieci z Zaborowa i Henrykowa rozpoczną naukę w nowej siedzibie. Planowane jest otwarcie 2 oddziałów w klasach pierwszych. No i serdecznie zapraszamy tych, którzy zechcieliby posłać dzieci do nowej szkoły. Są jeszcze wolne miejsca w klasie pierwszej. Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są do 28 marca w godzinach od 8 do 15 w sekretariacie szkoły na rynku Zaborowskim.